Nowy zawodnik trzecioligowego rekordu Nicolas Wróblewski. Zechce się przedstawić kibicom i widzom Rekord TV. Witam wszystkich. Tak jak już pan powiedział, mam na imię Nicolas Wróblewski. Mam 21 lat. Jestem wychowankiem GKS-u Tychy. Ostatnie pół roku spędziłem na wypożyczeniu w Kotwicy Kołobrzeg i nominalnie gram na pozycji skrzydłowego bądź napastnika. Dlaczego Rekord? Rekord jest klubem, który na pewno daje mi dużą jakby perspektywę, żeby móc rozwinąć się i pokazać znowu na wyższym szczeblu rozgrywkowym niż na pewno rezerwy GKS-u Tychy. Z trenerem Mrózkiem będę mógł rozwinąć wiele swoich umiejętności i to właśnie mój główny cel tutaj. Myślałem się, że skoro reprezentowałeś przez tyle lat w młodzieżowych kategoriach wiekowych GKS Tychy, obiekt przystartowy jest ci znany. Jak zatem do tej pory wychodziły konfrontacje GKS-u Tychy z Nicolasem Wróblewskim tu na startowej, jak i w Tychach? W sumie głównie tutaj pamiętam na sztucznym boisku, jak graliśmy nieraz z Rekordem. Głównie zapadł mi jeden mecz w pamięci, niestety przegrany 3-0 z drużyną właśnie młodzieżową Rekordu, bodajże U17, co zawodnicy z Rekordu nam trzy takie niesamowite bramki strzelili, że no, można było jedynie ściągnąć czapki z głów, no, stadiony świata no, tak naprawdę. I w sumie to taki jeden główny mecz, który zapamiętałem. A tak to bardziej pozytywnie kończyły się inne mecze dla mojej drużyny, więc na pewno te wszystkie mecze, które były rozgrywane między nami, sprawiały mi dużo radości i na pewno cieszyły za każdym razem. To teraz dla odmiany życzymy goli zdobywanych w biało-zielonych barwach. Pewnie, na pewno wpadną i mam taką nadzieję, że będzie ich jak najwięcej.